Cześć. Oto zrobiona na szybko kolejna logika Minecrafta. Zapraszam do oglądania. Przy okazji właśnie oglądam mecz Manchester City kontra Chelsea. Jest 1:1. Najpierw widzimy dźwignię i proszek, które nie są ze sobą połączone, a jednak sygnał z dźwigni dociera do prochu. Komenda Falling Sand powoduje, że bloki spadają, lecz jednorazowo. Kiedyś, z łódki wypadały patyki. Jak to możliwe, skoro łódka nie jest z nich zbudowana? Gracz pływa stojąc. Albo stoi pływając. Nie umiem nazwać tego fenomenu. Jeśli Steve waży z koksami 450 ton, i usiądziemy na świni, powinniśmy jej złamać kręgosłup. Czyżby Mojang znowu coś ukrywało? Kiedy oddalimy się od psa na większą odległość, ten teleportuje się do nas. Co za wierny przyjaciel. Chmury w Minecraft znajdują się na 130 metrach. Podczas biegu, w trzeciej osobie, ręce gracza kołyszą się na przemian. Natomiast w pierwszej osobie ręka jest z przodu jak u Supermana. Gdy kopiemy w bok, możemy wykopać 5 bloków. Gdy będziemy kopać w dół, wykopiemy tylko 3. Dziękuję za obejrzenie. Kliknij suba, daj lajka, napisz w komentarzu, który przykład Cię najbardziej rozbawił. Widzimy się w następnym, super zajechanym ultra mega fajnym odcinku. Bye bye. Jeśli czekasz na easter egga, to napisz w komentarzu. Kurczę, jednak nie było easter egga.